Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj. Czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Do Jezusa biegnie człowiek młody. Dotychczas żył według przykazań dekalogu. Możemy powiedzieć, że jest niesiony wiernością. Tam, gdzie jest wierność, tam Bóg, tam Duch Święty niesie człowieka. Niesie go na wyższe stopnie rozwoju życia duchowego. Zachowanie przykazań Bożych jest wstępem do tego, by od Boga oczekiwać więcej, ale też Bóg ma prawo oczekiwać od nas więcej, którzy jesteśmy wierni przykazaniom. Zachowanie przykazań Bożych to jest wstęp, to jest preludium, to jest początek. A potem Duch Święty prowadzi nas tam, gdzie zamierza. Wierność przykazaniom Bożym czyni człowieka podatnym na Ducha Bożego. Mężczyzna klęczy u stóp Jezusa. Zobaczmy, jak człowiek jest wierny, to jest przed Bogiem w postawie ukorzenia. A ukorzenie jest oddaniem całego siebie. Całego siebie. On klęcząc dostrzega i wyznaje, że nauczyciel jest dobry. Mówi: Nauczycielu dobry. Kiedy człowiek klęczy przed Panem Bogiem, to też dostrzega, że ludzie są dobrzy. Że ludzie są dobrzy, że w nim samym jest dobro. Postawa klęcząca, postawa adoracyjna umożliwia dostrzeżenie tego, czego człowiek w innej postawie zobaczyć nie może. I z tych pozycji zgiętych kolan można zobaczyć więcej. Poznać Jezusa, poznać siebie, poznać innych. Kiedy chcę poznać drugiego człowieka, powinienem się za niego modlić. I w takiej postawie będąc, można pragnąć więcej od Boga. Kiedy mam zgięte kolana, to jestem zdolny także więcej od siebie wymagać. Młody człowiek nie pragnie przede wszystkim Pana Boga, lecz własnej doskonałości. I tu jest chyba jeden z takich zasadniczych problemów. Gdzie człowiek bardziej dąży do doskonałości moralnej niż do spotkania z osobą Jezusa. Chodzi przecież w naszym życiu chrześcijańskim bardziej o
uwielbienie Pana Boga, niż o dążenie do tego, żeby być bez zarzutu, być bez winy. To jest sprawa wtórna. Jeśli jest w moim życiu adoracja Pana Boga, uwielbienie Jego, to też będę człowiekiem moralnym, prawym. Jezus mówi mu o wierności przykazaniom. Zobaczmy, że nie wymienił ich 10, tylko tę część, która dotyczy ludzi. Pominął te 3 pierwsze przykazania. Pomija z jakichś powodów zupełnie przykazania dotyczące uwielbienia Boga. Czyżby chciał dać mu delikatnie do zrozumienia, że właśnie tych 3 pierwszych w ogóle nie zachowywał? To jest wszystko możliwe. On mógł się skoncentrować na przykazaniach, poczynając od 4 do 10. My się skupiamy bardziej na naszej relacji z ludźmi, niż na relacji z Panem Bogiem. A przecież ta relacja z Panem Bogiem jest głębią, jest fundamentem. To te dalsze przykazania są konsekwencją zachowania 3 pierwszych. Iść za Jezusem to zrezygnować nie tylko z grzechów, popełniania grzechów, ale i z dobrego mniemania o sobie. To również niejako sprzedać swoje zdolności, opinie. Nazwalibyśmy tak, zmarnować szansę. Ktoś mówi, on miał tak fantastyczne przygotowanie, on był specjalistą w jakiejś dziedzinie, a poszedł do określonego zakonu. Zmarnował szansę na swój rozwój. Ten, który oddaje się Panu Bogu, nigdy nie marnuje, lecz zawsze zyskuje. Zyskuje więcej. Jeśli patrzymy od strony wieczności, od strony życia duchowego. Bardzo często idąc za Jezusem, nie można zaspokoić swoich pragnień, bo człowiek na drodze powołania zaspokaja pragnienia Bożego serca, nie własnego serca. I zgubą jest to, kiedy człowiek koncentruje się na tym, żeby moje ambicje, moje potrzeby były pierwszoplanowe. I to jest ślepa uliczka. I to jest jakiś efekt pokusy, jeśli człowiek takim pragnieniom ulega. Młody człowiek zrozumiał, że bardzo daleko jest mu do celu. I stawianie sobie samemu wymagań moralnych i odkrycie, jak bardzo wiele mi jeszcze brakuje do tego, czego ja pragnę, może człowieka przerazić, zniechęcić, doprowadzić do rezygnacji w życiu. Jeśli patrzymy na Jezusa, to nie zniechęcamy się jakością swojego życia duchowego czy moralnego. Nie zniechęcamy się, bo patrzenie na Jezusa powoduje, że ja mam siłę żyć tak, jak On pragnie, a nie tak, jak ja pragnę. Bo my często mamy swój taki model świętości, który nie jest zamiarem Boga wobec nas, ale zamiarem naszych ambicji, bardzo często pychy, jakiejś zarozumiałości, egocentryzmu. Ja chcę być takim. Zawsze stawiajmy pytanie, czy Bóg chce, żebym był takim. Okazuje się, że człowiek nie szuka Pana Boga, lecz własnej satysfakcji z życia albo spokoju sumienia. I gdy zauważa, że jest to ponad jego siły, odchodzi, nie wiedząc, że stoi przed odpowiedzią. To odpowiedzią jest osoba Jezusa. Zawsze, kiedy stajemy przed osobą Jezusa, to jest nasze zwycięstwo. To jest nasza wygrana. Czego potrzeba? Zaufania, że On poprowadzi. Zaufania. Z czym człowiek wierzący ma największy problem? Tak jak ten bogaty młodzieniec. Z zaufaniem Panu Bogu, że to, co dla człowieka jest niemożliwe, wszystko jest możliwe u Boga. Czy próba nie polega na tym, że pojawia się przed Jezusem w chwili, w której jest przekonany głęboko, że osiągnął szczyty doskonałości duchowej. Tam, gdzie człowiek widzi siebie jako doskonałego,
Bóg widzi, że tak naprawdę to człowiek być może dopiero zaczyna swoją drogę do doskonałości, do spełnienia, bo Bóg jest spełnieniem. Bóg jest wszystkim tym, czego my pragniemy. Poza Bogiem jest pustka, jest rozpacz, jest niespełnienie, jest całkowite zagubienie. Iluzje dotyczące naszej własnej osoby najbardziej bolą. Kiedy my poznajemy siebie, swoją grzeszność, stajemy się ludźmi rozczarowanymi, sfrustrowanymi. I wtedy rozlewamy wokół siebie to rozczarowanie. Ale zauważmy, że Bóg nie jest nami rozczarowany. On nam wierzy. Gdyby nam nie ufał, to by nas nie powołał. Gdyby nam nie ufał, to by nas nie powołał do istnienia. Sam akt stworzenia człowieka jest wyrazem takiego głębokiego uwierzenia człowiekowi przez Pana Boga. Od czego lub od kogo nie chcę odejść? Ten bogaty młodzieniec miał wiele posiadłości, wiele dóbr. On nie chciał ich zostawić. To zrozumiałe. To był może spadek, to była ojcowizna. On też na to w jakiś sposób pracował. Nie chciał tego zostawić. Proszę zauważyć, że jak bardzo trzeba wielkiej odwagi, wielkiego męstwa, by zostawić to, co doczesne, aby wybrać to, co wieczne. I bez pomocy Pana Boga my tego aktu wyboru nie jesteśmy w stanie wykonać. Czy życie duchowe nie polega na tym, żeby właśnie bardziej tracić niż zyskiwać? Ile muszę i co powinienem stracić, aby być podobnym do mojego Pana, który mnie powołuje? Potrzeba trwać na kolanach nawet wówczas, gdy Bóg nie daje nam rozwiązania, które w ludzkim rozumieniu, które w naszym ludzkim rozumieniu nie są możliwe do spełnienia. Młodzieniec nie zrozumiał, że próba odsłania jego słabość, ale tylko ludzie słabi są w stanie realizować Bożą wolę, Boże wezwanie. Ludzie słabi. Zobaczmy, że moc w słabości się doskonali. Moc jest obecna w słabym. A kto to jest człowiek słaby? To jest ten, który zaufał Bogu. Zaufał nad wszystko i trwa na modlitwie. To jest ten, który uwierzył Bogu. My mówimy bardzo często, uwierz sobie, uwierz we własne możliwości. Ty możesz. A święci mówili, Bóg może. Jeśli ja w to wierzę, Bóg pomoże.